Istnieje multum zakazanych imion dla dzieci. W końcu, kto by chciał nazwać dziecko Adolf Hitler albo Spider-Man? Te imiona to jednak pikuś przy tych, o których chcę wam dzisiaj powiedzieć. W dzisiejszym odcinku 20 absurdalnych imion dla dzieci, które są właśnie zakazane. Numer 1. Nutella. 2 lata temu francuska para postanowiła nazwać swoją córkę Nutella, ponieważ mieli oni nadzieję, że uda jej się być tak słodką i popularną jak znany deser. W urzędzie imię to zostało zakazane. Rodzice zatem stwierdzili, że imię dziecka zostanie skrócone do znacznie bardziej konwencjonalnie brzmiącej Ella. Numer 2. Akuma, czyli diabeł. Po japońsku Akuma oznacza właśnie diabła. Jedna z par chciała nazwać tak swoje dziecko, co wywołało sporą burzę w kraju. Nawet sam premier wydał oświadczenie w tej sprawie. Po tej próbie nazwania dziecka takim imieniem nazwa została zakazana. Numer 3. Most. Norwegia jest krajem, który również dba o dobro dzieci i reguluje imiona w dość szybkim tempie. Jedna babeczka, która w tłumaczeniu nazwała swoje dziecko imieniem Most, zapłaciła karę grzywny w wysokości 1500 zł. Numer 4. Talula Das de Hula from Hawaii. To imię wydaje się być dosyć mocno skomplikowane. Urzędnicy w Nowej Zelandii odmówili nazwania tak dziecka pewnej pary, dodając imię do księgi imion zakazanych. Numer 5. Osama Bin Laden. Wkrótce po wydarzeniach z 11 września turecka para mieszkająca w Niemczech poczuła się zainspirowana do nazwania swojego dziecka Osamą Bin Ladenem. Efekt mógł być tylko jeden. Numer 6. Robocop. Urzędnicy z Meksyku opracowali ostatnio listę zakazanych imion dla dzieci, pobranych bezpośrednio z rejestrów urzędniczych. O ile w tym momencie nie da się nazwać już dziecka Robocopem, to i tak przynajmniej jedno z takich imion właśnie przywdziewa jeden z dzieciaków. Numer 7. Chief Maximus. Imię Max jest zwyczajnie za krótkie, więc dlaczego by nie nazwać dziecka Chief Maximus? To była inna nazwa, która trafiła na listę zakazanych nazw w Nowej Zelandii. Kolejna nazwa nie jest zbyt prosta do przeczytania. Szwecja ma surowe przepisy dotyczące nazewnictwa. W 1982 roku przyjęto ustawę, jeżeli mogą powodować obrazę lub mogą powodować dyskomfort dla osoby, która z niej korzysta, będzie niedozwolona. Numer 10. Obrzezanie. W Meksyku pewien chłopczyk właśnie tak ma na imię. Gdy to odkryto, od tego momentu imię jest na liście imion zakazanych. Numer 11. Duncan. Jeżeli islandzcy rodzice chcą nazwać swoim dzieciom imię, które nie jest wymienione w ich krajowym rejestrze osób, mogą uiścić opłatę i ubiegać się o zgodę urzędu. Imię ponadto musi spełniać pewne wymagania oraz wszystkie litery właśnie tego imienia muszą znajdować się w alfabecie islandzkim. Litery C tam nie ma, więc imię jest nielegalne. Numer 12. Metallica. Pewna dziewczyna ze Szwecji została ochrzczona tak ciężkim metalowym imieniem, ale urzędnicy ostatecznie uznali to za niewłaściwe i imię zostało zakazane. Numer 13. Zapachowa główka. Z kolei w Malezji zakazano takiego właśnie dziwnego imienia. Co ciekawe, bardzo wiele osób chciało nazwać tak swoje dziecko, nie mam pojęcia czemu. Numer 14. Linda. W 2014 roku Arabia Saudyjska opublikowała własną listę imion zakazanych dla dzieci. Kilka z nich, na przykład właśnie Linda, spotkało się z ich powiązaniem z kulturą zachodnią, imię zakazano. Numer 15. Małpa. Dania jest kolejnym krajem, który wymaga od rodziców wyboru imion dla dzieci z listy wstępnie zatwierdzonej. Rodzice potrzebują zezwolenia urzędu, by móc nadać inne imię niż dozwolone 7000 imion. Każdego roku około 250 jest odrzucanych, tak jak i właśnie miało to miejsce w tym przypadku. Numer 16. Piątek. Włoskie urzędy mają możliwość do odrzucania imion dla dzieci, które mogą ograniczyć interakcje społeczne i stwarzać pośmiewisko. Sędziowie stwierdzili, że imię Piątek właśnie to sprawi i młody chłopak będzie przedmiotem kpiny. Rodzice zostali zmuszeni do zmiany imienia, ale ci w odpowiedzi zagrozili, że nazwą swoje następne dziecko Mercoledì, czyli po włosku Środa. Numer 17. Nirvana. Portugalia ma aż 80 stron poświęconych temu, w którym wymienione są legalne nazwy. Nirvana jest jedną z ponad 2000 nazw zgłoszonych jako zakazane. Numer 18. Truskawka. Kiedy para próbowała nazwać swoje dziecko truskawką, zainterweniowały sądy francuskie. Nazwę zabroniono. Numer 19. Cudzysłów.
Wśród nowozelandzkiej listy zakazanych imion, które ludzie najwyraźniej próbowali dać swoim dzieciom, znajduje się właśnie ten symbol. Nazwa była wymieniana full stop, ale nazwę i tak zakazano. Sarah. Nazywając dzieci, marokańscy rodzice muszą wybrać z listy akceptowalnych imion, które są odpowiednio dopasowane do tożsamości marokańskiej. Sara z literą H jest zakazana, ponieważ uważa się ją za pisownię hebrajską, natomiast arabska Sara bez litery H jest całkowicie w porządku. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek podobał Wam się, dajcie lajka w górę oraz zostawcie suba, jeżeli tego nie robicie. Wbijcie jeszcze na mojego Instagrama, nazwa to po prostu gdzie taniej. A ja tymczasem się z Wami żegnam, do usłyszenia, cześć!